O Boże, co to jest? Jakąś kaccenkę mam. Ja Dużo dopiero losów wchodzę. widzę. O nie. No widzę już te mosty. Okej. Boże, jakaś Fajnie to zagadka. wygląda. Czy Aha, one się i otwierają? z powrotem się zasunęły. Za shit, otworzyły się, żeby się zasunąć? Bo po lewej jest amunicja. Okej. Znowu strzałki, znowu coś będziemy strzelać. Nie wierzę. Aniu, ja mam 170 tylko amunicji. No. I jest znowu ta dźwignia, ale chyba nie jest na czas. To nie ma klepsydry. No, no z tego, co widziałam, no to nie, to wszystkie, wszystkie dźwignie z klepsydrą mają na czas. Dokładnie. Dobra, i ten mostek nam się obniżył tu? Tak, dobra. Tak. No to pierwszy mamy ok, otwarty. Natomiast czekaj, ja już się tu opuszczę na rączkach, żeby nie było. O, już widzę jakąś drabinkę tutaj. Wow! Jezus Maria. Co, spadłaś? No. O Boże. Ej, ale czekaj, tu mnie to prowadzi. Ej, prowadzi mnie to na drugą stronę, jakby naprzeciwko. Dwa mosty opuściło, nie? Aha. A no tak, racja. I tam po prawie można w ten kryształ strzelić. Taki czerwony, nie wiem czy widzisz. Z kuszy. A ty nie patrzyłeś na to, czy coś tu jest rękami? W sensie, jak się opuścisz jak na się tym środkowym? A na środkowym nie patrzyłem. Strzeliłem w ten czerwony pyrdek i otworzyła się klapa, ta taka na środku właśnie tego postumentu, na którym stoimy, na środku z tymi mostami. Okej. Okay. Więc wydaje mi się, że chyba trzeba było tak zrobić. Bo ja tu żadnej innej alternatywy nie widzę za bardzo. No, chyba nie. Aha, tu jest lawa, zawaliście. Chciałem się opuścić i złapać... Kryształ? Gdzieś tam po drugiej kryształ stronie? Po prawej stronie. Jak wchodziłaś mostem, tym pierwszym, to na prawą stronę, tam po drugiej stronie jakby... tej o lokacji. Boże. Widzisz tam... Nie. Ej, czemu ja teraz to strzelić nie mogę? Może tu? Co tu się dzieje? Dwa bełty straciłem! Może trafisz w ścianę, tu w ogóle jakąś skrzynkę widzę. Dobra. Tutaj się nie można dostać. Ale przechodziłeś przez ten drugi most? Nie, przez drugi nie, ze środka. Aha. Ze środka strzelałem. Ze środka... Po prawej stronie tam za mostem jakby. Tym po prawej. Czerwony taki, wiesz, diamencik, czy tam pyrdek taki do zastrzelenia. A tu! Matko jedyna. No i się otwiera ta klapa, nie? O mój Boże! A po co żeśmy my tu skoczyli, bo ja nie rozumiem. Ja to skoczę tam? Wow. Jezu. No, tylko ja nie za bardzo wiem, co tu trzeba zrobić. No właśnie takie what the fuck trochę, nie? Kryształ po prawej pod skałą. A faktycznie, jest. Jak nas zaatakują jakieś znowu duszki na tych pyrtkach, to padnę. No. Dobra, coś się pojawiło. Ej, tam znowu skrzydła są na górze, z tego co widzę. Okay. Takie, jako tyrolka. Dobra. Fajne to jest. No, fajne, fajne. Dobra, to skaczę tu. Aha, to trzeba jakby dookoła. No, ej, nie doskoczyłam do tego ostatniego. Czemu? Nie, ja doskoczyłem, właśnie. Ale rękami się złapałem. Aha, bo tego się można złapać. Można, rękami. Tak, można. Na mnie to wyglądało jakieś niemożliwe. Tylko w ogóle, wiesz, nogi Lary to w tej lawie się no, moczyły. Wiem, wiem. To jest dziwne. Dobra, i to jest dźwignia. Aha, i ona most jakiś chyba tam opuściła. Kolejny. I tam jest pyrdek do zestrzelenia. Niebieski, a on jest daleko strasznie. Masakra. Okej. Okay. Aha, trafiłem w niego i się wir pojawił niebieski. To do powrotu będzie służyć. Widzę, że tam jest.
O, dali flary, ale cudownie. Dobra, jest. To przy takim ciemnym korytarzu, nie? O, jest. Faktycznie flara. A coś Jezu, ale te wiatry to są masakra. No tam dalej idziesz i... A, tutaj, no. I w ten wiatr. I w ten wiatr, ale ja mam zamknięty teraz ten most pierwszy na ten środkowy dziubek, że tak powiem. To co, dźwignię trzeba przeciągnąć jeszcze raz? Tutaj tą, jak się wchodziło zaraz? No może. No, opuścił się. No i tamten jest też opuszczony na prawo. Dobra, to powinno być git. Bo jeszcze nas tam nie było na prawo, nie? No, to racja. I tu jest kolejna dźwignia. Ej, dawno coś sekretu nie było, ja nie wiem. No i dawno tych kryształów życiowych nie było. No, to swoją drogą. A gdzie to prowadzi? No, ja tu nic nie widzę. Tu jest jakiś ciemny tunel. Tu jest jakieś właśnie, jakiś ciemny tunel. I ja właśnie w niego wszedłem. Jeszcze nie przeciągałem tej dźwigni. Kryształ! Zielony! Okej. Okay. Drugi, ale tam dalej jeszcze można iść. Czekaj, bo ja przekręciłam dźwignię. Aha. No, ale znowu muszę cofnąć się z save'ami. Masakra. Aha, i to doprowadziło tam w ogóle do jakiegoś pokrętła dziwnego. Aha, to są... Aha, tu jest ten kryształ, dobra. Boże, nic nie widzę znowu. Bo tu tak... O, wróciłem się, uf, jakimś fuksem. Bez użycia flary, nie? Okej. Okay. Dobra, i co to jest? O matko, jak ona śmiesznie się kręci. No, śmiechowo. Dobra, zrobiła nam klocka. Tak, trzeba się wrócić, bo... Jezus Maria, jak się przestraszyłem! Okej. Okay. Powiem ci, że jest dramat. 170 amunicji, 2 te wyskakują. Duszki. Aha, super. Te takie, ja wiesz, natlowe. Nie mogę tu wrócić nawet, bo nic nie widzę. Drugiej. Zepchnęły mnie do lawy, nie wierzę. Okej. Okay. Ale to byłeś na moście, jak one się pojawiły? Na tym środkowym. Okej. Okay. Ja pierdolę, zaraz z nich spadnę, nie? Nie mogę też stać, bo one do mnie podlatują i mi zabierają życie. A nie, mam 77 amunicji, ja ci nic nie chcę mówić, ale to jest jakaś porażka. O nie! Mam 77, no to jest jakiś shit. My tego nie przejdziemy. O kurde. Najwyżej będziemy korzystać z save'ów ichniejszych, no. Przecież to jest jakiś hardcore. Już pomijam fakt, że mamy i tak dużo tych sekretów zebranych, więc i tak zadajemy ponoć im większe obrażenia, nie? No właśnie. Wziąłem sobie życie. Mam 104. No to i tak masz więcej niż ja. A gdzie ty wziąłeś życie? No tam po drugiej stronie mostu. Aha, tam naprzeciwko to się po lewej, tak? Teraz okay. Po lewej, tak jakby, tak, tak, tak. Dobra. Życie i tam jest kolejna dźwignia i coś nam otworzyła chyba? Ale to jest też taka ciemna wnęka, ja pierdzielę. No, strasznie dużo tu... Przejść, no. Ale tu jest dziura. Jest dziura tam na dół, no. O, amunicja chyba jakaś będzie, czekaj. Jezu, błagam. Jest do pistoletu, uff. Aniu, zbawienie. A ty jak ty wziąłeś to życie, jak tam jest dziura? Czekaj, zaraz, zaraz, zaraz. A dobra, da się tu wejść. No da się, da się, tak. Myślałam, że nie, nie da. Pociągnęłaś dźwignię też tutaj? Tak, po tej stronie? Pociągnęłam. I tam jeszcze wejdź sobie w tą wnękę taką ciemną. No. Tam masz amunicję, bez tego ani rusz. Dobra. Tylko tu jest ciemno. No, ja zapaliłem flarę kolejną. No, ja też już chyba tu se 3 straciłam na tym. Czekaj, mi jeszcze jest jedna flara ostatnia została. W ogóle tak biednie z tymi zasobami w tym customie. No! To jest już taki hardcore. No, to jedyna trudność w tym customie na razie właśnie pod tym względem jest tylko. Tak. Dobra, i co, w tą dziurę chyba teraz? No, chyba tak. Aha, bo my jesteśmy tu, gdzie włączaliśmy ten wiatr cały, czyli musimy się wrócić tam na górę znowu, tym wiatrem.
I znowu trochę życia straciliśmy. Ja, przez no, to. Właśnie. Aha, to. O Boże, z wiatrem. Znowu tą ciemnicą tu. No fajnie, tylko. Aha. Świetnie, jak ja mam tu cokolwiek zobaczyć? Jesus Christ! Zaskaszana po prostu. No. Tutaj. I tak masz więcej flar ode mnie, więc wiesz. A właśnie, ile mam flar? Jeden! To mamy tyle samo, dobra. Super! Hmm. Tylko nie chcę cię martwić, ale no czegoś nam tu brakuje. No, a nie otworzyło się nic? Myślałam, że tam te kraty się otworzą. No ja też myślałam, że się te kraty otworzą, one się nie otworzyły, to jest najgorsze. Halo, bezczelność. W ogóle jak Lara od nich odskakuje, jak do nich... jak do nich podbiegam. A, to nie sprawdzałem. Czekaj, a może trzeba by było, nie wiem, jakąś jeszcze dźwignię odciągnąć raz? Nie wiem. Kurczę. Tak! Dźwignię tą trzeba odciągnąć i się otwiera. Tą, gdzie masz jedyny mostek, który cię prowadzi tam, bo resztę masz chyba podniesionych, nie? Nie, mam opuszczone trzy mosty. A, no to czekaj. Podniesiony jeden. Jak się odwracasz od tych kratek, jak gdzieś, no. Jakby biegniesz po tym moście i za sobą masz te kratki, to na lewo. Okej. I tamtą dźwignię przeciągnij i jak ją przeciągniesz, to wszystkie mosty się jakby opuszczają i tym samym otwierasz te kraty. A, okej, dobra. Taka zagadka z tym opuszczeniem. No, trochę tak. Ja to tak naczuję, nie? Mhm. I tu będzie ten drugi miecz. No. Ciekawe, gdzie jest reszta. Jezu. Czy w ogóle jest nam potrzebna reszta? Właśnie nie wiem, bo tam ile było w tej głównej sali tych aniołków, no, czy demonów? Wydaje mi się, że cztery te posągi były. Tak? Mi się wydało, no. Że tam ze trzy chyba były. W ogóle żadnych kartek też nie spotykamy. No. Swoją drogą. Jezus Maria. O Jezu, jakieś skosy tam do góry widzę, trzeba będzie skakać. Oh my god. Dawaj miecza. Dobra, tu jest... O, oh, fucking shit. Nie ma, nie ma. No ale żeż się złap, kobieto. Nie, nie ogarniam. Okej, okay, tam jakieś manki. No, tu są w ogóle takie dziwne skoki. Aha, nic więcej tu nie ma? Tak dookoła? Przebiegałem, nie widziałem nic. Właśnie, żeby skrzynki żadnej nie pominąć, bo jak pominiemy chociaż jedną, to już może to być niewykonalne, ci powiem. No. Kaplica. No. Na przykład tamtą wnękę wcale nie trzeba było tam iść po tamtą skrzynkę z amunicją, nie? Można było ją pominąć spokojnie. No, właśnie. Dobra, no jestem przy tym manki, które ty widziałaś, ja tego manki nie widziałem wtedy. Dobra, zadziałał mi ten ruch tym razem. Aha, czyli teraz tu... Dobra, sobie zapiszę na te manki. A to co, do tyłu? Ej, to prowadzi do kryształku zielonego. Uuu, fajnie. O nie, znowu się baguje na tej drabince, głupiej. O, dobra. Ej, to ja myślę, że to będzie jakiś powrót tędy, a to tylko prowadzi do kryształku. To mamy już trzy. No, to super. No i rozumiem, że wracamy się tymi mostami, bo tu już nic więcej chyba nie ma. Chociaż nie, jest wyżej jeszcze. Wnęka, okay. Tylko ja nie wiem, czy ja tam doskoczę do niej. No, doskoczyłem. Ja zaraz ci powiem, o co chodzi, jak zbierzesz kryształ. No, czekaj, bo ja się baguję na tym manki. Ej, może to do sekretu prowadzi, czekaj, czekaj. A, bo faktycznie to jest powrót jakiś. Może te sekrety powinniśmy jakoś, nie wiem, użyć. Może, nie wiem. A da się w ogóle coś z tymi młotami zrobić? W tym ekwipunku? Nie sprawdzałem. Nie mam teraz możliwości. No ja jestem też na wysokościach, że tak powiem. O, dobra. O, ja jest, jestem po kryształ. Dobra. Dobra, zobaczmy. No, da się już!
przy nich jest. Ale ona daje no. W sensie jak... Tak? No. Aha, faktycznie. W sensie use to masz standardowo chyba przy wszystkich jakby, nie? Aha, okej. Okay, artefaktach. No i gdzie ty widzisz? Dobra, masz... wzięłaś, tak, kryształ? Tak no. Wyżej ona jest. Taki gzyms jest wyżej. Jak tam się spojrzysz do góry, to na no. tym po prostu, jakby na tej kolumnie masz wyżej. Czyli skakujesz z powrotem na ten gzyms, na którym byłaś i do góry tym nowym ruchem, nie? No, ona tak doskoczy wysoko? Tak, doskoczy. Właśnie też myślałem, że nie, ale jednak doskoczyła mi. Okej. Okay. I tam się przesuwasz na prawo, potem do tyłu, potem był taki no, jeden dobra. Skos. Ej, to trzeba było tu iść, bo tu idziemy do skrzydła. Do skrzydeł, aha. Boże, do skrzydeł. Te, które mi się tam gdzieś świeciły. Dobra, to ty się tam... Baw. A ja tutaj tak. popatrzę za sekretami, bo to są takie wnęki dziwne z lawą. Żeby się nie okazało, że tu gdzieś jest sekret. Tu nie. Zjechałam. Tam trzeba było jeszcze skoczyć przed siebie. Z tego skosu i złapać się rączkami. No matko. Dobra, tu nic nie ma. Idę dalej. Stąd przyszliśmy. Tu jest kryształ kolejny, czwarty, lol. Aha. I mamy znowu więcej życia. Wow. No to chociaż tyle, nie? No. Czekaj, ile my ich zdobyliśmy? Dwa razy już sobie powiększyliśmy życie, nie? Dobra, ty nie wchodziłeś po tych schodach, tak? Wchodziłem do góry. Okay. Tak, tutaj te skrzydła są, zaraz zobaczysz. I przy tych skrzydłach są takie dwie wnęki. A, widzę kryształ. A, no to ładnie. No i mamy cztery. Dobra. I przy tych skrzydłach są takie dwie odnogi, prawo, lewo i tam jest taka lawa i tam się rozglądałem, czy tam nie ma jakiegoś sekretu, bo te sale dziwnie wyglądają. Jakby coś tam miało teoretycznie być, ale ja kurczę... Właśnie, lawa? Ale kurczę, nie widzę tu nic. To jakby miałem się podnieść te, takie jakieś tutaj po prawej no rzeczy. Są właśnie takie drewniane cosie. Mhm. Dobra, używam no, tych skrzydeł. No. Ale to co, o co chodzi z tymi skrzydłami? To nie dałoby się tymi mostami już wrócić? Nie wiem. A nie dałoby się, bo tam się ta kratka za nami zamknęła, dobra. A. No nic, no to wracamy do tej głównej sali, no i chyba zostało nam wtrynięcie tych mieczy. To w końcu dwa tylko? No, może... Może jak te dwa wtrynimy, to gdzieś się nam otworzy. A, no też tak może być, no. Tak, może tak być. Trudno powiedzieć, bo to... Tylko wiesz co, ja teraz się obawiam, że jak my tam zejdziemy i będziemy wtryniać te miecze, to nas będzie coś atakować. Też mi się tak wydaje. A ile mam tej amunicji? 177. No i tak jest ciężko. Nie no, ale tu są trzy te demony no, teoretycznie. No, właśnie. No dobra, czekaj. Użyję jednego na razie. Swordów na razie. Jezus, Marek, się przestraszyłem. Nie no, trzeba mieć trzy ewidentnie. No. A nie, jak włożysz dwa, to się otwierają drzwi. Miałaś rację. No właśnie. Miałaś rację, Aniu, wow. No czasami tak jest, ale to rzadko. Ale rzadko, no właśnie, raczej no, musisz rzadko. Czasami mieć wszystkie jakby, wiesz, mhm. artefakty, żeby coś się stało. Dobra, te drzwi gdzieś były tam na górze. Mhm. I tam znajdziemy ten ostatni, masakra. No bo tu nie było żadnego innego przejścia. No nie było, no, 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 dokładnie. I tu jest ten klucz do oka. Mijaliśmy no. gdzieś, pamiętasz gdzie to było? Nie, ale zaraz cutscenka nam pokaże. Aha, no to dobrze. Tu gdzie ten łańcuch? Z tym łańcuchem, no. Aha, no to wiem, po drugiej stronie, dobra. I tu widziałam skrzynkę z życiem, tylko tak mamy była. Pełne. Ale ja też jej nie biorę teraz, bo to jest bez sensu moim zdaniem. Ja też mam pełne, no właśnie. Ja ją no, zostawiam, bo tu sensu. Do tej sali i tak wrócimy, bo na pewno nie mamy tego trzeciego miecza, prawda? Mhm, tak chyba, mi się wydaje. Chyba, że trzeba było mieć. Ale to by było dziwne, jak tylko dwa trzeba było mieć. No właśnie. Ale nie, na pewno nie, bo na środku jest ten taki, tam dziurka taka, nie? Przy tych posągach. Co mówiliśmy, że tam taka dziurka jest i że tam coś wyjdzie z tej tak, tak, dziurki. No. Dobra. No tak to wygląda. Dobra, to musimy się całkiem cofnąć, tak. nie? Stąd. Tak, tak, czyli po schodach na dół i tu był taki postument.
Na górę. O, tutaj, no, tu już jesteśmy przy tym oku tylko. No, przy tej linii. Ja na lewo skręcam. Gdzie to było? Na lewo, tutaj zjeżdżamy do tej skrzynki, przeskakujemy ją. A na prawo nie byłoby szybciej? A obojętnie, chyba taka sama droga. Tylko tam nad lawą będziesz skakała, nie? No, tylko nie, bo tutaj jest zjazd, to i tak nie wejdę. Aha, no, to ja już jestem przy oczach. Jak zwykle. No co, ja mam dobrą orientację w terenie. Ale fajne to. O Jezu, jak tu jest ciemno. Dźgamy coś w oko. No, ale ciemno jak nie wiem. Dobra, wtryniam klucza. Jezu, gdzie my jesteśmy znowu? Nie, czemu jest tak ciemno? Dobra, tu jest jakiś gzyms, już widzę do złapania, ale czekaj, jeszcze się rączkami złapię, bo widzę, że ten twórca lubi ukrywać tak rzeczy. No. O Jezu, jeszcze nie zapisałem, nie wierzę w to. Jeszcze raz schodzę w tych schodach. Okej. Jest taki gzyms na prawo chyba. Można się go złapać rączkami, no. Tylko gdzie to prowadzi? Aha, bo ja tu zjechałam, super. No ja też zjechałem właśnie, do lawy. Do góry? Nie, do tyłu trzeba no, chyba. Lara. Tak, do tyłu. Bo tu jest i na lewo przejście jakby takie i na prawo. To jakby się dało doskoczyć. Gdzie ty poszedłeś w ogóle? Znaczy w sensie, ale gdzie jesteś już na tych wyrwach? Na tych gzymsach? Nie wiem, no nie widzę żadnych gzymsów. Jak wejdziesz do tej sali, to jak jesteś przy krawędzi, to na prawo masz zaraz gzyms taki, którego możesz się złapać. Aha, w sensie tu. No i ja się go złapałem, bo ja nie widziałem innej drogi, a tam była jeszcze jakaś inna? Znaczy, wydawało mi się, że można było skoczyć tak po prostu. Aha, tak tutaj, zwyczajnie. W tę stronę, nie? To nie patrzyłem tam, w sensie od razu na ten gzyms polazłem. I to mnie doprowadziło do dźwigni. Okej. No coś w tej lawie chyba się znowu nam odsunie. No. Tak to wygląda trochę. No, wysuwa się. Postument i coś się otwiera, jakieś kraty chyba. Tam jest sekret w ogóle! Aha. Ej, ale jak go zdobyć, kurde? Jak będzie ci się wysuwał ten blok, to zobaczysz po prawej stronie leży młot, jak... Dobrze, zaraz zobaczę. Ale to czekaj, ten postument jest za daleko w tym momencie przecież. Nie, on tu ten kręciołek taki, to jest dobra, ten, tak? Ja chyba widzę, który... Tak, ten kręciołek. Okej. Okay. No, sunęło się. Ale ja. To będzie dramat. No jest młot. Ja próbuję tam na niego doskoczyć i chyba nawet wiem jak, ale to jest hardcore. O Boże. Albo to w ogóle nie trzeba tak zrobić, ale... Ja bym powiedziała, że z prawej strony, w sensie tak. Nie z tego bloku na środku. No. Tylko tu z prawej chyba. Tu jest taki zjazd. No właśnie. Ale nie da się chyba tutaj. Jezu, jak mną potelepało. No mną też właśnie, tak samo. Ej, nie wiem, czy to tam się da tak doskoczyć, to jest trudne. No chyba. Znaczy, no minimalnie, ale to tak... Ściana mnie trochę tam tak blokuje, powiedziałbym. Nie ma tu żadnego gzymsu do złapania. No właśnie, tak też się tam rozglądałem, ale nie wiem. Chyba, że tam jest taki fragment, na który można stanąć, ale... Też mi się tak wydawało, ale ostatecznie ona mi zawsze tam zjeżdża. No. Jezu, no najgorszy jest taki sekret, że go widzisz. A nie wiesz jak go zdobyć, nie? Bo jak jeszcze no, go nie właśnie. Zauważasz, bo nie wiesz gdzie on jest, to jeszcze tak dobra, olać. Ale jak go widzisz, to jest już dramatycznie. Musisz go pominąć. Dobra. Ale najwyżej... ci nie da na ten kloc skoczyć po środku. No nie da się, ale tu się drzwi otworzyły zaraz obok nas. Mm. Nie wiem czy zauważyłaś. Nie. O kurde. No dobra, darujmy to sobie na razie, najwyżej tu wrócimy potem, nie? No może tam się potem nam coś jeszcze podniesie. No może tak. Wiem. Czekaj, na dół zeskakujesz tu? Nie wiem.
chyba tak. A to jest drabinka, dobra. No, taka. Drabinka. Jest jakaś krata. To jest na klucz miejsce. Co tam jest za tymi kratami? Jakieś czerwone, dziwne coś. Nie wiem, coś mi się wydaje, że w to będziemy strzelać. I to się musi otworzyć. Nie, tu gdzieś chodzę. O, znalazłem kryształ zielony. Okej. Okay. Za jakimiś postumentami. Gdzieś tu sobie połaziłem. No, dobra. Widzę. Te kryształy są w takich dziwnych miejscach. No. Znaczy na niektóre łatwo wpaść, a niektóre są tak triki ukryte, nie? No. A tu jest jeszcze jakieś przejście. Tu jest zamknięta kratka. Jakiś korytarz. I dźwignia jest tam za nią. O nie! Tu są przeciwnicy i w cholerę dużo. O nie! A trzeba tam iść? Bo tu jeszcze po tych w sumie blokach można by było poskakać. Nie wiem. No dobra, mogę pójść tam, gdzie jesteś. No, ale jest skrzynka też. No wiem, że jest skrzynka. Ała, zmarnowałam. O nie, jeszcze jest tutaj ten. Ten kościotwór. Może jest ten dziwny potwór. No jest, on ma dużo HP. No. Znaczy w sensie jakoś tak ciężej go jest zabić, tak mi się wydaje. No. Ahem. 78 amunicji. Ja nic nie słyszę, mam 69. Nie, dobra, 59. Dobra, ale niech dadzą nam tu chociaż ammo do tego, do pistoletów, błagam, w tej skrzynce. No. Jest, uff, dobrze. Masakra po prostu. Ej, tu gdzieś jest taki, za tą skrzynką jest taki jeszcze... Gdzieś trzeba było brać easy, a nie... Korytarz. Oj, tam, ale nie byłoby takiego ten... napięcia, czy to przejdziemy, no. Czy nie. Tak, to chociaż ja nie jestem nawet pewny, czy damy radę. O Boże. To jest jakieś przejście między... No jest właśnie, taka dziurka tu czarna, taki trójkącik. Da się tu kucnąć. O Boże, to są te falujące jakieś czaszki. Te falujące czaszki. No nie wiem, doszłam do falujących czaszek. A nie idziesz takim ciemnym korytarzem? Nie, i mam sekret! Mam sekret ten, do którego chcieliśmy doskoczyć. No nie! Jak wzięłaś tą skrzynkę z amunicją, to idź tam dalej za nią, tak jakby. Tam jest taki ciemny... No wiem, bo jest z drugiej strony to samo, tylko że ja poszłam z drugiej strony. Aha. A ty poszedłeś z tamtej, no. Ja poszedłem tu i tam będziesz miała taki trójkącik. Ten taki skos, który nas zawsze baguje. Ej, ale ja nie mam flary, nie wiem jak wrócić teraz, bo to jest tak ciemno. Ja pitole. W sensie, ale... O Boże, musisz tam kucnąć chyba. Flary sobie zapal. No mam ostatnią. No ja musiałem wykorzystać, ja nie mam żadnej już. Ale tu nie ma nic do kucania. Znaczy nie do kucania, taki jest po, w tym, jak jesteś już w tym ciemnym przejściu, to po lewej stronie na końcu, tak wyżej kawałek, jest taka dziurka, w którą możesz wejść, ha, taka skośna. Aha, tak. Okej. A faktycznie ty mówiłaś o tych czaszkach tutaj, te takie bagno niby? O tym ty mówiłaś? No, no, no. Coś w ten deseń. Dobra, nie zużyłam flary. Nie. Wiesz co, foch. Ja nie będę mieć żadnej zaraz. Dobra, mam młota. No, ile już mamy tych sekretów? 7. Ej, to i tak ładnie nam idzie. No. A ile ma ich być? 15? 13 chyba. Wiesz co, w statystykach powinno być. 13, no. Okej. Ej, to już mamy więcej niż połowę. Dobra. Czekaj, bo ja stąd muszę wyjść. Teraz jestem tam po drugiej stronie w tej wnęce, o której ty mówiłaś. No, dobra. Już tam biegnę. Przeskoczyłem teraz nad tym bagnem całym, dziwnym. No, bo tam są ognie. O Jezus Maria, ja się boję tych ogni. Dobra, pierwsze mi się udało przejść. Kurde, podpaliły mnie te drugie. Jak to przejść w ogóle? No tak, za nimi biegnij. Tak. No, a chyba, że się da jakoś kucnąć. Jakby, nie wiem. Może się da. Bo one tak dosyć wysoko, nie? Są, więc może by się dało. No, kucnęłam i przeszłam.
No nie wierzę. Dobra, ja to przebiegłem. Przebiegłem pierwsze. Może to drugie też będzie się dało. Może będzie się dało. O w sensie... nie, tylko się podpaliłem. Jezu, tu jeszcze są trzecie ognie. Oh my god, tych to już się nie da przejść tak kucaniem. Okej. No to liknie. Dobra, udało mi się. Aha, bo tu... O Jezu. Oh my god. Znowu przeskaczenie przez to bardzo. Tak, i tam potem będziesz miał najgorsze ognie. O matko. O, o, w tyłek. No. Tam trzeba je przebiec w odpowiednim momencie po prostu. Jezus. Znaleźć taki moment, w którym możesz to przebiec po prostu. Przecież jakaś paranoja jest. Co tu się otworzyło? Ja tego kompletnie nie ogarniam. Jakiś klucz zdobyliśmy. Dark key. To tam trzeba no to go było ten... włożyć. No, tam wcześniej. Mhm. A te ognie się wyłączyły tutaj? Aha, bo tędy się już nie da wrócić tą samą drogą. Ej, ja nie rozumiem, co tu się zadziało. Przeszłaś te ognie? Nie. To chyba potrwa 100 lat. Odkryłaś na tym trzecim? No, ostatnim? Nie wiem, w którym momencie. O, musisz to obiegać, wiesz, z prawej strony, to wiadomo, nie? No. O Boże. Tu nie ma nic takich rzeczy. No, to w tym to nawet nie mam jak ci pomóc, bo wiesz. No, wiem. Ja to tak naczuję, przebiegam. Jeszcze za pierwszym razem mi się to... Nie mam pytań. No, nie. To nie da się palić cały czas. O Boże. Chciałam no tam wszystkie się ruszają chyba, nie? No tak, ale niektóre się gaszą, niektóre się... Tak? Tam się gasił jakiś? Tak. Uuu. Ja, wiesz, ja nawet tego nie zauważyłem. Po prostu przebiegłem na YOLO w pewnym momencie. Takim według mnie idealnym i się uda. Pomiędzy jakimiś tam dwoma po prostu płomieniami, nie? No ale to trzeba wyczuć. Tylko na przykład ja się w ogóle nie zatrzymywałem, tylko biegłem. Jak biegłem, to przebiegłem całość. No nie tak, że wiesz, na raty, że się zatrzymałem, potem dalej biegłem, tylko przebiegłem od razu. I bez sprinta, nie? Zwyczajnie. A ona ma tutaj ten nowy ruch taki na kucaka? Spróbuj ten może jakoś. Nie, nie ma tego ruchu chyba ona. Ale i tak się przekucałam. Tak? Tak. Udało się? Tak. Nie wierzę. No tylko, że w odpowiednim momencie jak te ognie dolne były dalej ode mnie. Aha, no rozumiem. Wow, widzisz jakiś inny jeszcze sposób. Dobra, gdzie jestem klucz? Tam dalej idź, w głąb w sali, zobaczysz, po lewej stronie. Chcę moją nagrodę. No. Zobacz, co się zadziało, bo ja nie bardzo ogarniam, co tu się dzieje. Sufit tam się otwiera? No. Ale czemu? No właśnie nie wiem, w ogóle nie da się wrócić teraz, tak jakbyśmy mieli przez to bagno skakać. No to może musimy. Ale to może jest takie długie, że to jest dramat. Aha, coś tu w ogóle się... Aha, w tym bagnie, że tak powiem, jest ręka, która morduje. Ale jaka ręka? Mnie nic nie zabiło. A mnie faktycznie, zabiło. Trzęsie się coś. Oh my fucking god, co to było? Nie wiem. To ja wiem może o co chodzi, bo tam na suficie się coś otworzyło, może tam są jakieś podpowiedzi. Bo mnie nie zabiło od razu, jak wskoczyłem, no, tylko dopiero... No tak, jak... tam gdzie te czaszki chyba nie można, wiesz, stanąć. Aha, czyli to taką drogę trzeba sobie utorować. O Boże. Ale to jest takie tricky, bo ja... Kurde, ta kamera mi tu będzie przeszkadzać trochę. Jezu, to ale fajne rozwiązanie, podoba mi się. No, ale... O nie, tu nie można stanąć. Oh my god. Najgorsze jest to, że ja nie mogę się rozejrzeć tak bardzo do góry. No.